Butek, strażnik kurnika. Witam serdecznie w kolejnym gniocie. Dzisiaj trzeba było wstać z samego rana. Na targ trzeba jechać najpierw. Coś się kurkom zawsze dokupi. I tym łobuzom już tam zamkniętym, bo kury wyleciały. To lecimy. I od samego rana grzybiarze w koło domu. Pójdziemy na grzyby, pójdziemy. Ale w las daleko, ze 2 km, bo tutaj nie ma co chodzić. Się pochwalę, drogę mi podrównali ostatnio. Można już jechać ponad 20 na godzinę. No i dojeżdżamy. Lecimy z powrotem. Udało się kupić 3 kurki i koguta. Takiego pana, co już wcześniej od niego brałem, ale te ceny poszły do góry. Kury tydzień temu jeszcze po 25 były na targu, młode, a dzisiaj już 40. Po 25 to były stare takie po fermie, to się nie nadaje. A tu trafiłem, one są fajne, od tego pana, co brałem tą miniaturkę białą, ale to zaraz dojedziemy, to coś nagram, się śpieszę, żeby w tym worku się te kurki nie męczyły. Nowe towarzystwo już w kurniku. Tutaj są 3 sztuki i 4, ten czarny też. Tylko razem chłop chciał sprzedać. No to są razem. Niech się chowają dobrze. Zapoznajcie się z kurnikiem. A ja co? Zbieram się na grzyby. Perełka, zapoznaj się z nowymi koleżankami. O! To jest ta nowa jedna koleżanka. No, kury patrzą z ciekawością, ale nie dziobią, nie ganiają na szczęście. Już ta, o ta biała kurka jest też z tego samego gniazda, od tego samego chłopa. Ta się chowa luks. A te tutaj, o, oglądają. Mam nadzieję, że przyjdą, tu będą z innymi kurami chodzić. Karpie niedługo wywiezione. Dobra, nie przedłużam. Lecę do lasu, na grzyby. A wy tam daleko nie chodźcie, bo się pogubita w tym lesie. Tutaj, o. Ty, kogut z tą trwałą, byś się nowymi koleżankami zajął, a nie sam tu łazisz. O, nowe się zakumplowały z kogutkiem i tą białą z kapeluszem. Tam zaraz wam pokażę. Kogutek i ta biała z kapeluszem to już zawsze wszędzie razem chodzą całe dnie. No i te małe, mam nadzieję, że wrócą z nimi. Jak na razie wszystkie wracały. Nie, Perła? Jak coś, to je zawołaj. A ja lecę do lasu. No to idziemy. Kury zostają. Perełka chyba też zostanie, bo to daleko w las. Niech nie idzie ze mną. Wziąłem większe wiadro, bo się szykuję na duże zbiory do suszenia tym razem. Bo już słoików mam narobione. Ale jak wziąłem większe wiadro, to pewnie będzie mało. Ale zobaczymy, okaże się. W drogę teraz. 2 km lasem. Znaczy, no, niecały kilometr. Drogą, potem kilometr. Już lasem na przełaj. Drogi przejezdne już minięte. Tutaj taki tunelik. Złota polska jesień. Słońca nie ma, ale też jest ładnie i przyjemnie. Rześko, ale nie zimno. Przyjemna pogoda dzisiaj na grzyby. Zaraz trzeba będzie się rozglądać, ale jeszcze tak z pół kilometra co najmniej lasem, może kawałek dalej, dopiero zacznę się rozglądać, bo tam dopiero są rejony, gdzie mało tych grzybiarzy dociera. Tutaj jeszcze w miarę blisko drogi. Wiedziałem, że tak będzie. Się nastawiałem na prawdziwki, pod grzybki do suszenia. A tu o. Maślaki. Jak jest wysyp, to jest ich pełno. Ale ładne, zdrowiutkie, to przecież żal nie wziąć. Trochę domieszam do tych, co się będą suszyły. Nie zaszkodzi, one smak raczej mają delikatny. Żeby nie powiedzieć, że no mało tego smaku jest w nich. Ale ja nawet lubię te maślaki, ale słoików już mam pełno. Na razie starczy. One to jak rosną, to
całą bandą. Tylko się długo suszą, bo to maślak to wiadomo, mokry, chociaż akurat te sitarze nie są aż tak mokre jak te co się zwykle zbiera, no i nie trzeba ich obierać ze skóry, przynajmniej ja nie obieram i żyję. Pierwszy podgrzybek, ale powiem wam, że ktoś tu chodził, idę dalej w las, bo bardzo dużo poprzewracanych grzybów. Żeby były same nogi, no to mogły po mnie zostać ostatnie, ale poprzewracane to nie moja sprawka. No i maślaki, i maślaki. Co zrobić? Trzeba brać co jest. O, jak ślimaki obgryzły. Zobaczymy w środku. A w środku patrzcie. Zdrowiutki. To bardzo często tu jest obgryziony przez ślimaki. W środku zdrowy. Się umyje i do suszenia jak znalazł. O, jaki ładny grzyb. Jeszcze takiego nie jadłem. Od spodu gąbka, więc jadalny. No to i nie bierzemy, bo jest to sarniak pod ścisłą ochroną, zagrożony wyginięciem. Za zerwanie jego grozi grzywna do 5000 zł. To ja wolę maślaki dalej zbierać. Idziemy dalej, może przestanie trochę padać, bo jest niewesoło. O, i tutaj widzimy, jak nie robić. Powywalane sarniaki i tu w okolicy ich rośnie jeszcze więcej. Czytałem, że one głównie to rosną gdzieś w górach, więc może tutaj na nizinach są rzadkością, ale ktoś o pościnał, to widać, że nożykiem odcięte i nie wziął. A tak to by się mogły rozsiewać, może by nie były pod ochroną potem, jak kozia broda bodajże była. Nie jest. No, to nie moja sprawka. Mówiłem, że tu ktoś chodził. Muszę iść jeszcze dalej w las. Weekend, jest niedziela dzisiaj. To grzybiarzy pełno było. Teraz nikogo tu nie widzę. Poprzednim razem też nie widziałem, ale widać w sobotę ktoś był. No nie, no kolejne. Nie, to ten nieścien. Nie, no pościnane, no. Pościnane i nie wzięte. Nie wiem, po co ktoś tak zrobił, ale to niemądre było. No i widzicie, jestem z 10 metrów od tamtego miejsca, od tych grzybków pod ochroną. I tu pełno maślaków rośnie i one nieruszone, a tamte powywalane, ich z 10 tam było. I nie wzięte. No ja sensu nie widzę w tym, ale już dawno nie widzę sensu w wielu rzeczach. Co zrobić? Idę stąd dalej, bo tu ten wysyp maślaków dalej się ciągnie. Znowu nazbieram ich pełno. Już mi wystarczy. Ale wiecie, jak taki ładny, zdrowy rośnie, no to przecież żal się nie schylić. No w moich okolicach tych grzybów to dużo. Tu następne rosną, ale są pod ochroną. Oj, widzicie, tak to jest. No. Szuka się podgrzybków, prawdziwków. No ale jak tego nie zebrać, jak one takie ładne? Szkoda. Trochę wezmę takich, co zdrowszych. No ale patrzcie, ile tu tego jest od groma. Chyba bigos będę musiał zrobić. Maślaki do bigosu to luks się nadają. Może zamrożę część, ile tam mi wejdzie do zamrażarki. To grzyby to lubię. Wszelakie. Nie, i wiaderko teraz będzie ciężkie. No ale co zrobić? Wiem, że mówiłem, że dzisiaj będę maślaki omijał. Mówiłem, różne rzeczy mówiłem. No ale jak tego tyle tu rośnie w jednym miejscu, no to wezmę, zamrożę albo coś. Potem będzie do bigosu. Ostatnio robiłem bigos, mi grzybów zabrakło, sobie w brodę plułem. Gdybym znowu miał taką sytuację, to bym się wkurzał. A one do bigosu to luks się wymieszają ze wszystkim i będzie dobrze. Zaraz będzie pełne wiaderko. W jednym miejscu praktycznie wszystko. Wiaderko się zaniesie, może przestanie padać.
i zrobimy drugą rundę. To już w ogóle w całkiem inne miejsce pójdę. Dobra, idę, to zaniosę, tu duże wiadro jest. To już ciężko się z tym chodzi. Może po drodze coś tam jeszcze wpadnie do gara. No, szybka kawka i pójdziemy na drugą rundę. Ale w trochę inne lasy gdzieś pójdę, bo no już starczy tych maślaków już. Na bigos z tego będzie. Ale tu drzewa leży. Ludzie mówią, że chrustu nie ma. Może gdzieś nie ma, tu jest. I patrzcie, w tym wiadrze niby dużo, a jak się obgotowało, potem zlałem zimną wodą, dwa takie pojemniczki. No, taki jeden pojemniczek na jeden bigos. Myślę, będzie w sam raz. Już przestudzone, bo mówiłem, zlewałem zimną wodą. Zamykamy do zamrażalnika, nie perełka. Zamrozimy i już nie będzie, że w bigosie mało grzybów. Trzeba robić zapasy. Zawsze gdzieś się jeszcze wciśnie, się zmieści. I to wszystko w dzisiejszym gniocie. Drugiej rundy już dzisiaj nie będzie. No nic dla ciebie nie mam, kurka przybiegła do mnie. O, młode się zadomowiły. Ale dobra, o kurach to w którymś z następnych gniotów. Na dzisiaj się z wami żegnam, bo pogoda taka niepewna. Co chwilę leje, co chwilę przestaje. To wam biorę się za składanie tego odcinka. Może się uda w niedzielę jeszcze wrzucić, bo wrzuca się tragicznie. O ile internet jest dobry, w sensie pobieranie. Mecze nawet sobie HD oglądam na dużym ekranie. Bez problemu, nic nie przycina. To upload jest tragiczny. Tak jeden gniot, żeby się wrzucił, to się wrzuca z 6 godzin dobre, jak nie dłużej. No ale jest jak jest. Jak teraz wam zacznę wrzucać, no to może na wieczór już będzie. A w tym czasie może znowu się wybiorę gdzieś na grzyby, póki są. Jak nie będzie padać, to jakieś przebitki chociaż wam nagram na przyszły gniot. Nie kogut? O, ten to strachliwy. Się tu zadomowiły. Po Maćku. Nic się nie marnuje. A zobaczymy jeszcze na koniec, czy są jajka. No, parę jest. I tu jest jakieś. Nie jest źle. I tu nowa kurka jest. I kogutek nowy. Dobrze idzie. A tu znoszą. O, i tu są jajka. I tu nawet parę. No, pościągałem te klapki. Dałem słomę. I teraz to zdaję egzamin. Nie przedłużam. Lecę to montować. Wrzucać wam. Dobrze pójdzie, to oglądacie to dzisiaj. A jak pójdzie niedobrze, no to jutro dopiero będzie. Trzymajcie się, cześć i do zobaczenia w kolejnym odcinku, gniocie, czy jak zwał, tak zwał.